Południowa Loża Radiowa. W loży mamy już gościa, jest z nami aspirant Agnieszka Nierychła, oficer prasowy z Komendy Miejskiej Policji w Opolu. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Jest piątek i południe, więc tych wyjazdów być może jeszcze tak wiele nie ma, ale na pewno jest ktoś, kto wcześniej kończy pracę i już się wybiera w trasę, bo oczywiście za chwilę 1 listopada, Dzień Wszystkich Świętych, czy też Dzień Wszystkich Zmarłych. Chcemy odwiedzić bliskich na grobach, więc te wyjazdy na pewno będą. Dzisiaj po południu to już na 100%, ale akcja Znicz myślę, że już wystartowała, tak? Tak, dzisiaj właśnie rozpoczęła się na opolskich drogach akcja Znicz. Na pewno tych policjantów będziemy widzieć zdecydowanie więcej i to nie tylko w pobliżu nekropolii, ale też na tych głównych ciągach komunikacyjnych, na skrzyżowaniach, w których rzeczywiście to natężenie ruchu wieczorem może być spore, bo takiego natężenia właśnie dzisiaj wieczorem już się spodziewamy. Te zmiany organizacyjne, one wprawdzie przewidziane są na 1 listopada dopiero, natomiast cały czas obserwujemy to natężenie ruchu. Jeżeli będzie taka potrzeba, to być może dzisiaj już te zmiany będą wprowadzone. Także zachowajmy tą czujność, nie jedźmy na pamięć i obserwujmy cały czas, co w tym ruchu się zmienia. Główne ciągi komunikacyjne, czyli te w miastach takie główne ulice, no ale też drogi krajowe i chyba autostrady również. Tak, jak najbardziej. I oprócz tego, że tam po prostu będziemy, że będziemy służyć pomocą, bo nie każdy jest mieszkańcem Opola i spodziewamy się również gości przyjezdnych. Będziemy informować o wszelkich dojazdach, miejscach parkingowych przy cmentarzach. To będziemy również prowadzić działania kontrolne po to, aby wyeliminować nietrzeźwych kierujących, po to, aby upewnić się, że kierowcy za kółkiem samochodu to kierowcy z uprawnieniami, że przewożą w sposób odpowiedzialny dzieci, że mają w sposób bezpieczny również ustawione światła. To wszystko będzie przedmiotem sprawdzenia naszych policjantów. No właśnie, przed taką dłuższą trasą dobrze jest też sprawdzić samochód. Na to zresztą policjanci również będą uwagę zwracali. Oczywiście, jeżeli wybieramy się na cmentarz oddalony od miejsca zamieszkania, wyjedźmy wcześniej. Nie róbmy tego na ostatnią chwilę, no bo możemy spodziewać się utrudnień w ruchu. Natomiast apeluję też o to, aby przypomnieć sobie, nawet jeśli jesteśmy doświadczonym kierowcą, przypomnieć sobie, na czym polegają sygnały, które wysyła policjant ręcznie, prowadząc regulację ruchem, dlatego że często nasi funkcjonariusze w rozmowach mówią, że właśnie jak takie sygnały na skrzyżowaniach wysyłają, to kierowcy robią oczy jak 5 zł, wzruszają ramionami i kompletnie nie wiedzą, co ten stróż prawa ma na myśli i jak on ma się zachować. No właśnie, to istotne, bo kiedy policjant staje na skrzyżowaniu, staje na drodze, no to wtedy jest jasne, że musimy słuchać jego komunikatów, ale czasami kierowcy też nacinają się na to, że no przecież jest tutaj jakaś sygnalizacja, jest jakiś znak, wtedy o tym zapominamy. No właśnie, jeżeli na skrzyżowaniu widzimy policjanta, to on jest absolutnie przed wszystkimi sygnałami, znakami drogowymi. Nasza wyrocznia. Tak, obserwujemy to, co on do nas mówi, tą mową ciała i stosujemy się do tych sygnałów. W zeszłym roku była dość nietypowa sytuacja przez pandemię, natomiast teraz to wszystko wróci do normy, więc wydaje mi się, że trzeba będzie taką podwójną czujność uruchomić. No bo w zeszłym roku mało wyjeżdżaliśmy, może mało było tych wyjazdów, no bo wiadomo, siedzieliśmy w domach, lockdowny, nie lockdowny. Lockdowny, chcemy o tym zapomnieć, chociaż za chwilę tych zakażeń też może być więcej, więc trzeba się przygotować na wszystko. No ale ta podwójna czujność jest istotna. I pogoda też może być. Oczywiście, pogoda jest piękna i zdaje się, że będzie nam dopisywać przez najbliższe dni, ale nie dajmy tutaj, nie pozwólmy uśpić naszej czujności. To, że jest piękna, słoneczna aura, to nie oznacza, że jest kompletnie bezpiecznie. Te kolorowe liście, które opadają na jezdnię, słońce, które świeci, ono może oślepiać kierowców, więc naprawdę dostosujmy tą prędkość i te warunki jazdy do panującej na drodze atmosfery. Od liści też ślisko. Tak, oczywiście, poranki są jeszcze rześkie, jest ślisko, wcześniej zapada zmrok, dlatego też apelujemy o to, żeby właśnie wychodząc wieczorem na przykład na cmentarz, żeby zakładać odblaskowe elementy. To nie muszą być jakieś odblaski takie pojedyncze, luźne, jakieś opaski, ale to może być też wkomponowana w odzież wierzchnią właśnie taki odblask, tak, który odbija światło, dzięki czemu jesteśmy widoczni dla kierowców już ze 120 metrów, a nie z 30 i dzięki temu możemy uniknąć właśnie zderzenia na drodze. Czasami też się zdarza tak, że pieszy, który nie jest właściwie ubrany, on sobie myśli tak, ja widzę samochód, zdążę, może odskoczę, jakoś przebiegnę, ale to tak nie działa.
kompletnie tak to nie działa. Często zdarza się, że właśnie idziemy jako pieszy w terenie poza zabudowanym, bez żadnego odblasku, jeszcze prawą częścią jezdni, czyli zupełnie niezgodnie z przepisami ruchu drogowego, niezgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Tak naprawdę powierzamy życie kierowcy, który jest za nami. On nas nie widzi, bo jesień i zima ma to do siebie, że jesteśmy ubrani w takie mroczne kolory, w kolory, które kompletnie nie odbijają światła. No i tutaj w zasadzie już tylko krok od tragedii. Dlatego apelujemy o odblaski. One są naprawdę ważne. One nie są obciachowe, nie są kiczowate. One po prostu ratują nam życie. Aspirant Agnieszka Nierychła jest z nami do rozmowy. Wracamy za chwilkę. I wracamy do rozmowy z naszym gościem, a w studiu aspirant Agnieszka Nierychła, oficer prasowy z Komendy Miejskiej Policji w Opolu. Mówiłyśmy o tym, żeby przygotować dobrze samochód do trasy, o tym, żeby sobie przypomnieć przed tą trasą, jakie zasady panują na drodze, żeby koniecznie słuchać policjanta, który steruje ruchem. Ale musimy też pamiętać o tym, żeby przygotować mieszkanie, no bo przecież nas nie będzie w domu. Dokładnie. Wszystkich Świętych to są czas żniw dla właśnie osób, które mogą pokusić się o włamania do mieszkań i do domów. Nikogo nie ma w tych domach. My często jeździmy na cmentarze, które oddalone są od naszego miejsca zamieszkania. Jest ciemno, jest szaro, buro. Sprawcy wtedy wykorzystują kilka znanych powszechnie metod. Chociażby podrzucają ulotki, jakieś gazetki reklamowe na wycieraczkę, po to, aby sprawdzić, czy w przeciągu kilkunastu godzin ktoś te wycieraczki sprzątnie, tą makulaturę zabierze. Często też podsypują różnymi niewidzialnymi dla nas, osób, które się zupełnie tego nie spodziewają, preparatami właśnie takie miejsca podejścia pod mieszkanie, pod próg, po to, aby sprawdzić, czy ktoś tam chadza tymi ścieżkami. No i wykorzystują takie okazje. Czytałam też o tym, że potrafią podrzucić, no właśnie, różne rzeczy się w sumie podrzuca, bo to można albo monetę, albo rozsypują jakiś piasek i faktycznie, jeżeli nie jest to sprzątnięte, no to jest sygnał, że domowników nie ma. No właśnie, no i co tu zrobić? Przecież musimy wyjechać, musimy groby naszych bliskich odwiedzić. No i tutaj niezawodna okazuje się instytucja naszego ukochanego sąsiada, pod warunkiem, że go znamy, dlatego go warto znać i że mamy z nim dobre relacje. Poprośmy go o to, aby pod naszą nieobecność właśnie zwrócił uwagę na nasze domostwo. Jeżeli jest to zaufany człowiek, dajmy mu klucze do mieszkania, wystarczy zapalić przez niedługą chwilę światło i to też odstrasza osoby, które mogą obserwować osiedla i domy. No i w ten sposób możemy ustrzec się przed niepotrzebnym włamaniem, stresem i emocjami negatywnymi, które w tym czasie właśnie takiej zadumy są nam kompletnie niepotrzebne. No właśnie, wrócimy z tych odwiedzin, bo często też po prostu rodzinę odwiedzamy, prawda? I takie niemiłe zaskoczenie wtedy, kiedy widzimy, że drzwi otwarte, a w środku nie ma cennych rzeczy. To nam jest niepotrzebne. Dokładnie. A co na cmentarzach? Właśnie, jeśli już mowa o tych cennych rzeczach, pamiętajmy o tym, aby nie brać ze sobą kosztowności. Nie zabierajmy na cmentarz biżuterii, jakichś kosztownych rzeczy, drogocennych przedmiotów, dużej ilości gotówki. To kompletnie nam tam jest niepotrzebne. Starajmy się mieć odliczoną kwotę na zakupy zniczy, czy jakichś kwiatów. A jeśli już robimy zakupy właśnie na stoiskach takich przycmentarnych, czy w sklepikach, nie pokazujmy ostentacyjnie, jakie kwoty mamy w portfelach. Czyli tak? Nie wyciągamy pliku banknotów set złotowych, 200 złotowych. Nie. Tak? Cmentarz to miejsce, w którym niejednokrotnie będzie panował tłok. I jeżeli ktoś teraz nas sobie upatrzy, ktoś przypilnuje i takim wzrokiem rzeczywiście wypatrzy, że my te pieniądze mamy, to jest to doskonała okazja do tego, żeby taką kieszonkową kradzież popełnić i żeby nas pozbawić tych kosztowności. No właśnie, tak jak taki kieszonkowiec w tramwaju, czy też w autobusie, prawda? Który wtedy, kiedy jest bardzo tłoczno, gdzieś tam się do nas przytuli, powiedzmy, no i wsadzi rękę tam, gdzie nie trzeba. No tak, okazja czyni złodzieja i dlatego my kobiety tak mamy, że często torebki zarzucamy sobie na plecy, na ramię. No a jest to idealna sytuacja, żeby właśnie wyciągnąć z tej torebki portfel. Starajmy się mieć torebki, saszetki przed sobą, tak, aby mieć je na polu widzenia, aby nie dać okazji osobie, która będzie chciała nam wyjąć ten torebkę portfel. Torebkę przerzucamy na sam przód, tak, żeby ją mieć na oku.
roku. I wszyscy, no tak, nie tylko ale kobiety. Też powszechnym widokiem jest to, jakbyśmy się tak przeszli po cmentarzu, że właśnie my kobiety gdzieś tam układamy kwiaty na nagrobkach, rozkładamy znicze i te torebki rzucamy, czy to na nagrobku, czy też na jakiejś ławeczce. Wystarczy chwila nieuwagi i może okazać się, że nie ma torebki i nie ma już czego szukać. Także unikajmy takich sytuacji, żebyśmy później nie mieli kłopotów. Bo złodziej przecież też się nie wyróżnia z tłumu, tylko wygląda zupełnie tak jak każdy z nas, po to właśnie, żeby się w oczy nie rzucać. Dokładnie. Pani aspirant, jeszcze zapytam o jedną rzecz. No właśnie, bo trochę o tym tłoku mówiłyśmy, a jednak jeszcze pandemia trwa, niestety. No i o pewnych pandemicznych zasadach jeszcze musimy pamiętać. Czy policja tu też będzie interweniowała, kiedy ktoś no nie będzie chciał maseczki założyć albo nie będzie tego dystansu chciał zachowywać? Oczywiście apelujemy tutaj o to, przypominając o wciąż obowiązujących zasadach, obostrzeniach związanych z COVID-19, aby utrzymywać ten dystans społeczny. Ja wiem, że to są sytuacje, w których spotykamy się z dalekimi krewnymi, z przyjaciółmi, ze znajomymi, których być może lata nie widzieliśmy, ale starajmy się z szacunku do drugiej osoby, z troski o jej życie i zdrowie, unikać sytuacji, w których domagalibyśmy się tego kontaktu fizycznego. Ten szacunek, przywitanie się, taką solidarność można w każdy inny sposób wyrazić. Nie musimy się na siebie rzucać, przytulać, podawać sobie dłoni. Jeżeli nawet sami nie wierzymy w COVID, bo takie mamy przekonania, to nie narażajmy innych na niebezpieczeństwo. Może być tak, że policjant zwróci uwagę, a może nawet i wystawi mandat takiej osobie, która maseczki nie będzie chciała zakładać? Oczywiście, że tak, aczkolwiek to jest zawsze ostateczny środek i najpierw apelujemy, prosimy o to, żeby te zasady w imię wspólnej, dobrej sprawy przestrzegać. Najpierw porozmawiać po prostu. Tak jest. Aspirant Agnieszka Nierychła była z nami. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo.